Taka sytuacja występowała w różnych województwach. Województwo lubelskie jest jednym z tych, w których rzeczywiście te tysiące spraw są niezałatwione i w związku z tym pani minister Rafalska zdecydowała i rząd zdecydował o tym, że w takiej sytuacji, kiedy marszałkowie nie radzą sobie z tym zadaniem, będziemy musieli przejąć je my. Marszałkowie stawiali wygórowane warunki co do ilości środków, jakie potrzebują na realizację tego zadania zleconego. W związku z tym, że w pewnym momencie rząd uciął dyskusję na temat środków, które marszałkowie potrzebują, marszałkowie nie wykonywali tych zadań w takim tempie, w jakim powinni to robić, a jednocześnie żądali pieniędzy nie wiadomo jak. I w tej sytuacji rząd zdecydował, że skoro marszałek nie radzi sobie z tym zadaniem, to będzie musiał to realizować wojewoda. I tak też się stało. Zmienić ma się to, panie redaktorze, że mamy zdecydowanie przyspieszyć rozpatrywanie tych spraw i zniwelować tą kolejkę, która jest, bo to jest 6 tysięcy zaległych. W taki sposób, że będziemy mobilizować zdecydowanie bardziej pracowników do pracy w tym zakresie, to po pierwsze, a po drugie zdecydowanie inaczej zorganizujemy im tę pracę. No z czegoś wynikał ten błąd. Zaobserwowaliśmy pewną również prawidłowość w całej Polsce, nie tylko w województwie lubelskim, polegającą na tym, że w tych miesiącach ostatnich 2017 roku, kiedy dyskusja na temat przejęcia tego zadania przez wojewodę od marszałka miała miejsce, liczba tych spraw automatycznie załatwianych przez marszałka spadała. Cierpieli na tym oczywiście dzieci, bo przecież my tu nie mówimy o polityce, tylko mówimy o dzieciach, które oczekują na konkretne świadczenie wychowawcze 500+, niezwykle ważne od 1 kwietnia 2016 roku. Krótko, w związku z tym, że marszałkowie w całej Polsce, w tym województwie lubelskim, nie wykonywali tego zadania w tempie, które było potrzebne do tego, żeby dzieci otrzymały na czas świadczenie 500+, rząd zdecydował o tym, że to wojewoda przejmie to zadanie. Wojewoda przejął również pracowników od marszałka, którzy zajmowali się tą sprawą w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej. No i w tej chwili to tempo zwiększamy.